Witam bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Łatwo i powoli rozmówki u Oli. Ja nazywam się Aleksandra Lerd i witam Cię bardzo serdecznie na moim fanpage'u Najlepsze Kursy Angielskiego. Dzisiaj w drugim odcinku z nowej serii dla super początkujących poznasz 10 fajnych wyrażeń, które można z łatwością zbudować na podstawie wyrażenia thank you. Więc jeżeli chcesz uniknąć najczęściej popełnianych błędów przez Polaków, to koniecznie oglądaj, ponieważ z tym dziękowaniem to my czasami mamy trudności. Dzisiaj poznacie takie 10 wyrażeń, które pomogą Wam się komunikować, mówić takim angielskim, jakiego używają Anglicy, native speakerzy. Więc zaczynamy. Pierwsze wyrażenie, zacznijmy od tego, co to jest w ogóle to słówko thank you. Thank you to jest dziękuję. I teraz tak, niby seria dla początkujących, ale też i zaawansowani się dowiedzą, że nie mówimy thank you ani thank you, tylko tutaj mamy TH. I teraz tak, TH w języku angielskim może się czytać tylko na dwa sposoby. Albo jako w, albo jako f. Ok? I teraz tak, i w, i są dźwiękami, które w języku polskim nie występują i trzeba się ich nauczyć. Thank you. Możemy powiedzieć dziękuję. Chcielibyśmy powiedzieć dziękuję serdecznie. Jak powiedzieć dziękuję serdecznie? No bo jakbyśmy to chcieli przetłumaczyć słowo po słowie, to by nam z tego nic nie wyszło, słuchajcie. Więc jeżeli chcemy bardzo za coś podziękować, czyli serdecznie podziękować, moglibyśmy powiedzieć thank you very much, ale to, z czym się częściej spotykam osobiście ja, to thank you so much. Thank you so much. Wezmę sobie inny, słuchajcie, kolorek. Tutaj thank you so much. Thank you so much, to znaczy dziękuję serdecznie. I to się nam sprawdzi świetnie w języku mówionym, jak również w języku pisanym, w takim kontekście nie jakoś szczególnie formalnym, ok? Thank you so much jest takie bardziej w takim w takiej kanwie neutralnego języka, czy bardziej takiego kolokwialnego. Dziękuję, że poczekałeś, czy poczekałaś, to będzie thank you for waiting. Czyli dziękuję za poczekanie, tak jakby w dosłownym tłumaczeniu. Jeżeli chodzi o słówko thank you, to będą to dwie są takie jakby możliwości. Albo będziemy dziękować za i tutaj będzie wykonanie czegoś, albo będzie druga opcja i ją poznacie za chwilę. Więc tak, jeżeli chcemy powiedzieć dziękuję, żeś na mnie poczekał, to powiemy thank you for waiting. Ok? I potem for będzie wait, czyli czasownik, a potem końcówka ing, ok? Thank you for waiting. Jeżeli chciałabym powiedzieć dziękuję za pomaganie mi, to powiem thank you for helping me, ok? Thank you for helping me. Zapamiętajcie to, ponieważ no to jest no jest miejsce na to, żeby popełnić jakąś wpadeczkę, więc jeżeli mamy thank you for, to potem damy sobie tutaj inga, dobra? Dziękuję, że na mnie poczekałeś. Drugi sposób, co może być tutaj po tym thank you, to może być po prostu, słuchajcie, jakiś rzeczownik. Tak jak na przykład, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć dziękuję za cierpliwość. Czy zdarzyło Wam się kiedyś, że coś próbowaliście powiedzieć po angielsku, ale tak to długo zajmowało, że druga strona już zaczęła się troszeczkę niecierpliwić i chcecie powiedzieć o, dziękuję za cierpliwość. Albo jeżeli ktoś na Ciebie czeka, no i Ty też chcesz powiedzieć o, dziękuję za Twoją cierpliwość. To jak to powiemy? Uwaga! Cierpliwość to jest rewelacyjne słowo, które bardzo łatwo nam się zapamięta. W języku angielskim cierpliwość to jest patience, ok? Jeżeli ktoś ma być cierpliwy, to musi być patient. Be patient to by oznaczało bądź cierpliwy. Patient pisze się patient, tak jak pacjent prawie że. Więc zapamiętajcie sobie, że patient, czyli pacjent, to również, słuchajcie, patient, czyli cierpliwy. Cierpliwy pacjent musi być. Zaraz Wam na przykład to się
jak to będzie wyglądało. Thank you for. Thank you for. Dziękuję za twoją. Your. I teraz będzie cierpliwość. Patience, ok? Jest różnica pomiędzy patience, czyli cierpliwość, i patient, czyli cierpliwy, ok? Tutaj dziękuję za twoją cierpliwość. Thank you for your patience. Dziękuję za twoją cierpliwość. Skojarz sobie z pacjentem, który musi być bardzo cierpliwy. W takim razie dziękowałam wam już i za czekanie, i za cierpliwość, a teraz chciałabym podziękować za wasze zrozumienie. No to nam się przyda, zwłaszcza jeżeli chcemy coś w pracy, coś próbujemy na kimś, o coś prosimy, składamy jakieś podanie, chcemy coś uzyskać i chcemy powiedzieć, że dziękujemy za zrozumienie, ok? To jest przydatne, proszę sobie to zapamiętać. I to będzie bardzo proste. Thank you for your. I jak będzie zrozumienie? Jak chcesz powiedzieć po angielsku nie rozumiem, to powiesz I don't understand. I zrozumienie to będzie understanding, ok? For your understanding. Understanding. Zrozumienie. To jedziemy w takim razie z ćwiczeniami. Uwaga. Thank you for your under. Nie under, nie under, tylko understanding. Ok? Thank you for your understanding. Thank you for your understanding. Dziękuję za twoje zrozumienie. W takim razie jeszcze będę chciała wam podziękować za pomoc, bo tak czasami jest, że ktoś nam pomoże i warto podziękować. To będzie bardzo proste, proszę bardzo. Thank you for your help. To wypiszcie, a ja już jadę z wymową. Thank you for your help. Thank you for your help. For your help. For your help. For your help. Thank you for your help. Dobra, świetnie, jedziemy dalej. Teraz będzie, podziękujemy, słuchajcie, za to, że ktoś nam poświęcił czas. I ja zawsze, kiedy dzwonię gdzieś i ktoś musi mi coś wytłumaczyć, ktoś musi mi coś powiedzieć, potrzebuję uzyskać informacje, to zawsze pod koniec takiej rozmowy mówię dziękuję za poświęcenie mi czasu. I zdarzyła mi się kiedyś sytuacja, kiedy zadzwoniłam, zadałam pytanie i ktoś był niezadowolony w ogóle, że dzwonię i powiedział nie wiem, nie wiem, nie pomogę. A ja powiedziałam okej, dziękuję za twój czas, dziękuję za poświęcony mi czas. A ta osoba powiedziała, wiesz co, to poczekaj jeszcze chwilę, w sumie to mogłabyś zrobić to, to, to i to, sprawdzić to i to i tu. Warto dziękować, więc jak to powiemy? Dziękuję za poświęcenie mi czasu, to po polsku będzie po prostu thank you for your time. Ktoś mnie zapytał kiedyś, czy łatwiej jest mi mówić po angielsku czy po polsku. I ja powiedziałam, że po angielsku. I ta osoba mówi, a to dlatego, że tyle czasu tam spędziłaś w tej Anglii. Nie, nie dlatego. Dlatego, że język angielski, w języku angielskim można łatwiej i szybciej pewne rzeczy powiedzieć. A więc wy piszecie w komentarzach, a ja mówię thank you for your time. Thank you for your time. Thank you for your time. Teraz zaczyna się robić ciekawie i będzie niesamowicie przydatne wyrażenie, ok? Ile razy wam się zdarzyło, że dostajecie na Facebooku trylion różnych życzeń urodzinowych? No i potem pasowałoby zrobić posta pod tytułem no dziękuję za życzenia urodzinowe. Jak to powiedzieć? Okej, łatwiej napisać niż powiedzieć. Thank you
for the birthday wishes. Okay, thank you for the birthday wishes. I teraz tak, będzie kilka rzeczy. Najpierw ja to powiem, ty powtarzaj, dobra? Thank you for the, to jest ten sam dźwięk, co tutaj, the, tylko że ten jest bezdźwięczny, nic tu nie drga, a ten jest dźwięczny. Czyli patrzcie. Język i zęby, wszystko w tym samym miejscu, ok? Tylko tutaj nam robi się tak jak k, g, k, g, k, g, nie? To jest ta sama zasada. To znaczy, że to jest ten sam dźwięk, tylko że ten jest bezdźwięczny, ten jest dźwięczny. Co jest dobrą wiadomością, bo jak się tylko nauczycie jednego wymawiać, to drugi już tak jakby będzie za darmo. Thank you for the birthday wish is. Wish is. Teraz będzie wskazówka dla tych bardziej zaawansowanych, więc początkujący proszę się nie denerwować. To jest takie z gwiazdką. Jeżeli nam się nasz rzeczownik kończy na szeleszczące dźwięki, czyli szcz na przykład, albo z, to wtedy w liczbie mnogiej, tak jak tutaj, życzenia, ta końcówka będzie czytana jako is. Wish is. Ok? Ja o tym więcej mówię i to tego uczę w nowym kursie dla super komunikatywnych. Nie można zamówić w tym momencie, tylko dla tych, co zamówili w przedsprzedaży, to będzie. Dla wszystkich pozostałych po prostu informacja do zapamiętania. Thank you for the birthday wish is. Bardzo ważne jest, żeby te końcówki dobrze wymawiać, ponieważ jeżeli końcówki będziemy sobie, słuchajcie, tutaj źle wymawiać, będziemy ubezdźwięczniać, jakbyśmy powiedzieli wishes, to w tym przypadku to nie zmienia znaczenia, ale może ci rozmówca nie zrozumieć. Ósemka tutaj będzie fajne wyrażenie do użycia w mailu, zwłaszcza w piśmie nam to się sprawdzi, ale jeżeli ja z kimś rozmawiam i chcę powiedzieć widziałam, że dostałam od ciebie odpowiedź na maila, dziękuję ci bardzo za szybką odpowiedź, to też mogę powiedzieć jak najbardziej słownie, bardziej taki bardziej elegancki język to jest, o. Thank you for your prompt reply. Answer to jest odpowiedź na pytanie, tak? Czyli jak ja zapytam, ile to jest 2 do 2, to ty powiesz 4. No that was a good answer. Ok? To jest taka odpowiedź. A odpowiedź na maila, że ty napisałaś, a ja odpowiedziałam, to jest reply. Ok? Więc to będzie inne słówko całkiem. Thank you for your prompt reply. Przećwiczmy. Wypiszcie, a ja mówię, wy powtarzajcie za mną. Thank you for your prompt reply. Thank you for your prompt reply. Thank you for your prompt reply. Ok, ostatnie dwa, słuchajcie, jedziemy z tym koksem. Najczęściej popełniany przez Polaków błąd w języku angielskim, jeżeli chodzi o to wyrażenie thank you, to będzie z góry dziękuję, czyli thank you. No właśnie, nie from the top of the mountain, tylko thank you. In advance. Z góry dziękuję. Bardzo potrzebne w pisowni. Bardzo potrzebne przy jakichkolwiek prośbach, listach, jakichś podaniach. No musimy to wiedzieć. I nie będzie to, słuchajcie, miało nic wspólnego z żadnymi górami. Thank you in, nie in. In.
to jest gospoda. Chociaż nie, in, też byśmy powiedzieli in. Nie wiem, co to jest in. Nie ma czegoś takiego in. Jest in. Thank you in advance. Uwaga na akcent. Advance. Akcentujemy na vans, ok? Powiedz vans. Vans. Advance. Advance. Bardzo ładnie. Thank you in advance. Thank you in advance. Świetnie Wam idzie. I ostatecznie chciałabym Wam pokazać takie fajne wyrażenie, które jest troszkę takie przewrotne wyrażenie. Wyobraź sobie taką sytuację. Więc tak, Twój kumpel próbuje Cię zaprosić na przejażdżkę samochodem. I mówi tak, chodź przyjedziemy się na plażę. A Ty mówisz, ale co tym Twoim samochodem? Co ostatnio przeglądu nie przeszedł? A on mówi, no pewnie, no sprawny jest. Tam tylko kierunkowskazu nie ma, hamulce tam gdzieś może nie działają, ale generalnie no co, jest w porządku, mu cztery koła ma, jeździ. I Ty chcesz powiedzieć, nie dziękuję. To powiemy, thank you, but no thank you. Czyli dziękuję, ale nie dziękuję. Ok, czyli thank you, but no thank you. Ok? Thank you, but no thank you. Ok? Thank you, but no thank you. Ok? Czyli dziękuję, ale nie dziękuję. I teraz tak. To wyrażenie może mieć dwa znaczenia. Może mieć takie właśnie nie dzięki. Czyli będzie w takiej intonacji thank you, but no thank you. Thank you, but no thank you, ok? Ale też może być użyte po to, żeby ładnie komuś za ofertę, za propozycję podziękować. Czyli jeżeli byłoby użyte niesarkastycznie, to ja mogę powiedzieć, że ktoś mówi napisz kawę, a ja powiem oh, thank you, but no thank you, ok? Czyli dziękuję za ofertę, dziękuję, że jej zaproponowała, ale nie dziękuję. Ok? Więc też może być użyte bez sarkazmu, po to, żeby grzecznie po prostu odmówić. Ok? Ale powiedziałabym, że częściej jest używane właśnie w taki sposób sarkastyczny. Ok? Czyli możemy powiedzieć thank you, but no thank you. Ja bym doradzała tak. Jeżeli chcesz sarkastycznie komuś powiedzieć nie dzięki, to bym powiedziała thank you, but no thank you, ok? To bym tego użyła. A jeżeli chcę grzecznie odmówić, to bym po prostu powiedziała oh, thank you, po prostu. Oh, thank you, but no. Łatwo i powoli rozmówki u Oli. Zapraszam do polubienia naszego fanpage'a i do zobaczenia za tydzień. Buziaki, pa, pa.